należę do tego pokolenia, które jeszcze no, myśli kategoriami takimi, że no, Lwów to kiedyś było wielkie centrum polskiej kultury. No i może coś z tego będzie. Chociaż tytuł sugeruje właściwie wiele, prawda? Każdy z nas może mieć różne domysły. W dzisiejszych czasach uważam, że jesteśmy kosmopolitanami wszyscy. Polacy podróżują po całym świecie i mieszkają tam i pracują. Dokładnie zaczynali w taki sam sposób, jak Ukraińcy przyjeżdżają do nas. Uważam, że powinniśmy być szczerzy wobec siebie, tolerancyjni. Bo Polska musi być czysta, etniczna, rasowa, światopoglądowa, płciowa, czysta. Człowiek jest człowiekiem, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi, jaka była historia. Moim zdaniem historia jest już nieważna. Ważna jest przyszłość. Ona jest, prawda? Tak, znaczy ona jest, jej się nie zmieni. Tak. My powinniśmy patrzeć naprawdę w przyszłość i tworzyć nową historię, wiedząc o tym, jaka była straszna nasza historia. Ale ona jest już w tym momencie nieważna. I nie ma już moim zdaniem, w moim pokoleniu nienawiści pomiędzy Polakami i Niemcami, Polakami a Ukraińcami i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy wszyscy friends. A jak pani myśli, czy młodzi Polacy inaczej patrzą na Ukraińców niż może nasi ojcowie, może nawet i my? Zdecydowanie inaczej. Z nadzieją, że będzie lepiej? Ja jestem pewna, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Każdy z nas ma swojego faworyta. To prawda, ale najważniejszą nagrodą kontrapunktu jest nagroda jest publiczności, wobec czego prawdą jest, że to my, pani i ja, będziemy wybierali, tak, i to my zadecydujemy, który spektakl jest najważniejszy. Nasze życie jest pełne aktorstwa, pełne teatru. Wychodzę. Czyli Szczecin jest miastem teatru. Absolutnie, oczywiście, że tak. I na jednego z najlepszych w Polsce festiwali. To prawda, ja się zgadzam z panem i chciałam państwu powiedzieć, że rozmawiamy z panem Arkadiuszem, znanym aktorem Szczecina. Tak, i okolic. I okolic, tak. Także ta tegoroczna edycja pokazuje, że jest lustrem, w którym możemy się przejrzeć, że możemy czasem zobaczyć swoje oblicze, niekoniecznie piękne, a czasem niezwykle piękne, że czasem to lustro jest trochę krzywe, a czasem to jest może lustro weneckie, przez które widzimy naszych sąsiadów, tych bliższych i tych dalszych. Na pewno jest to bardzo dobry powód do zatrzymania się na chwilę, do refleksji. Szanowni Państwo, Grand Prix 50. Przeglądu Teatru w Małych Form Kontrapunkt, które zostało przyznane przez szczecińską publiczność w dwóch etapach głosowania. Otrzymuje spektakl Lwów nie oddała. Imienia Panny Siemaszkowej w Rzeszowie.
się bardzo, że ten spektakl prowokuje do rozmowy. Cieszę się, że wywołuje kontrowersje, bo to znaczy, że działa. W jakimś sensie ten spektakl jest paradoksalny, bo mówi o historii, a jednocześnie mówi, żeby o niej nie mówić. Dlatego mam nadzieję, że przyczyni się do tego, żebyśmy więcej rozmawiali konstruktywnie o wspólnej przyszłości.